Już wkrótce pensjonariusze wszystkich trzech domów pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie ostrzeszowskim, a mianowicie w Kobylej Górze, Marszałkach i Kochłowach, podróżować będą zupełnie nowymi samochodami. Zostaną one zakupione dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkom z budżetu powiatu ostrzeszowskiego. Przekazanie symbolicznych czeków nastąpiło w czwartek 3 października w siedzibie DPS Kobyla Góra. Samochody będą służyły celom transportowym, również dowozowi mieszkańców do różnorakich miejsc, do których się powinni znaleźć, a sfinansowane zostały w znaczącej części, powiedziałbym w przeważającej części, przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Stąd też bardzo, bardzo serdecznie chciałem przywitać panią prezes tego funduszu, panią Marlenę Maląg, i powiedzieć, że w dniu dzisiejszym właśnie będziemy mieli okazję choćby i przedstawić się wartościowo, jak to wygląda, jeśli chodzi o zakup nowych samochodów, bo jest to nasze tutaj wspólne dzieło. No, gdyby nie Petros, to byśmy mieli problem zakupić, w związku z tym ta znacząca kwota właśnie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale chcielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego, że możemy te nowe pojazdy już niejako kilka dni przed ich przyjazdem tutaj zaanonsować w naszych placówkach, w których ona się bardzo przydaje. Pojazdy służące DPS-om do tej pory mają już powyżej 10 lat, a co za tym idzie, legitymują się sporymi przebiegami i są w znaczącym stopniu wyeksploatowane. Do każdego zakupu PFRON dokłada 80 tysięcy złotych, a budżet powiatu 63 tysiące złotych. Czeki opiewające na te kwoty odebrali Małgorzata Dłubak, dyrektor DPS Kobyla Góra, Danuta Głodek, dyrektor DPS Kochłowy oraz Rafał Jóźwiak, dyrektor DPS Marszałki. Naszym zadaniem jest tworzenie takiej szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i właśnie dzięki współpracy administracji rządowej, samorządu tworzą się te dobre rzeczy, jak między innymi w ramach naszego programu wyrównania różnic między regionami możliwość zakupu mikrobusów do przewozów osób niepełnosprawnych. Tutaj powiat ostrzeszowski jest wyjątkowy, ponieważ są trzy domy pomocy społecznej, co wielokrotnie zresztą z panem starostą rozmawialiśmy. Dla budżetu powiatu jest to niełatwe zadanie, ale starostwo bardzo dobrze sobie z tym radzi w miarę swoich oczywiście możliwości. I jeżeli jest możliwość dofinansowania, to oczywiście również i z naszych źródeł takie będziemy to czynili. Na program wyrównywania różnic między regionami w skali kraju przeznaczono 65 milionów złotych. W jego ramach w bieżącym roku zakupionych zostanie 357 mikrobusów, a także niwelowane są bariery architektoniczne. W naszej Wielkopolsce z tego programu 5,5 miliona złotych będzie zakupionych 31 mikrobusów, 3 autobusy, ale także będą powstanie warsztat terapii zajęciowej. Z tych środków ponad 500 tysięcy złotych przeznaczyliśmy dla miasta Leszna. Prezes Marlena Maląg mówiła także o szeregu innych programów i przedsięwzięć, które z myślą o osobach niepełnosprawnych wdraża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.